Cześć, tutaj Robert Zdon, Chrzestący Gorzowicą. Pomyślałem, że nagram ten materiał, tylko jeszcze za bardzo nie wiem, gdzie go zamieszczę. Czy w dziale dom, ogród, co tam jeszcze mamy? A, czy piwo i piwowarstwo, bo w zasadzie będę robił w takie wsporniki, w bramę, po której ma się wspinać chmiel. Mam takie prowizoryczne tutaj zrobione, że chmiel się wspina po balkonie. W zasadzie ma się wspinać. No i od wczoraj buduję sobie taką bramkę. Nie można jej nazwać ażurową, bo to ma być prawie jak brama wjazdowa, po której ma się wspinać chmiel. Te 6 metrów chmielu. Nie wiem, co tam nawet posadziłem. Musiałbym sprawdzić. Perle chyba i magnum. No i z takich desek, które są schnące tutaj koło domu, z boku, z których mam robić jeszcze opaski do okien, które jeszcze opasek nie posiadają. Powstała taka drabinka, którą będę za chwilę malował lazurą. Dlaczego nie impregnatami? Dlatego, że impregnaty się, nawet te na bazie rozpuszczalników, się wypłukują. One są dobre przez rok, maksymalnie dwa, a później i tak je zjada promieniowanie ultrafioletowe i woda. A lazurą pomalowane mam kilka rzeczy, jestem zadowolony. Dlatego te drabinki, które będą stały pionowo, ja nie będę pokazywał, bo jedną ręką to jest ciężko zrobić. W każdym razie drabinki te są jednakowej długości i będą stały pionowo w miejscach, gdzie teraz leży pies. Tu jest posadzony chmiel i są wmurowane takie pręty, do których przystawiam sobie blaszki. No i pionowo będą, a to jest taki prawie fundament. To jest z jednej strony i z drugiej strony jest to samo. A negra sobie tutaj zalega i chmiel miętość. No, chmiel zamiast wspinać się do góry, żeby rodzić dorodne szyszki, to w tej chwili się pokłada po ziemi. Także pomaluję sobie te pionowe elementy, zamocuję je tutaj, a później będę robił na górze taką, nie wiem, to więźbę, górne elementy tej bramki. Sporniki wczoraj zostały dospawane, odrdzewione i pomalowane. No a te słupy zostały już przymierzone tak, żeby w miarę pionowo stały. Więc pozostaje tylko je teraz przykręcić. No i zrobić tą poziomą żerć, która będzie uwieńczeniem bramy. Po całym dniu ciężkiej charówy pergola na chmiel wygląda tak. No chmiel na pewno jest zadowolony, że dostał taki wspornik. Moja ciężka, krwią okupiona praca. Pozdrawiam, do następnego razu. Cześć.